Remik? No. Może powiemy ci jakąś wesołą historię? O rybach wesołą? No. O rybach to już nie ma wesołych historii dalej. Skończyły się? Nie. Dzisiaj nie ma. To co się kiedyś... Ty mam zacząć, zobacz. Pierwszy. Już jest wesoło, ty. Dobra, to opowiem wam około... około wędkarsko. Wrócimy do Edka, urwałem. Ja pamiętam, że to był jakiś końcówka czerwca i strasznie brały u Edka węgorze. Na tym jeziorku, o którym opowiadaliśmy, tak? Tak, tak, tak. Strasznie brały węgorze, Edek latał jak kotka z pęcherzem. I cały czas miał problem jakiś, wiesz, mówi, bo tutaj wszystko jest nie na miejscu, nie po drodze, jemu to nie pasuje, bo ryby brało, rosówek trzeba było zbierać, żywców łowić na te węgorze. A tu jakieś mu zadania w gospodarstwie dają, wiesz? Tak. Edek miał swój las. No i była akcja pod tytułem, że trzeba było drzewo nazbierać do tego. Do opału. Do opału, no wiesz, bo tam był piec u mojej babci. Czyli taka metoda, nie jak my Darek dzisiaj znamy. Dzisiaj nam zimno, pójdziemy do domu, ogrzejemy się w ciepełku. No i trzeba było te przygotować sobie drewno. Edek miał las i tam było takie stare, wyschnięte drzewo rosło. Dąb prawdopodobnie jakiś taki duży. Edek mówi, że on się nie będzie patyczkował z jakimś zbieraniem jakichś gałęzi, mówi. Dawaj tutaj takiego ludka, no takiego parobka. Mojego tatę, Ludka, idziemy ciągnikiem, pojechali z wozem, będą dawać to drzewo. Powiem ci tak, jakieś historia, twój tata jednak to coś czuje, że będzie bomba. Oni jak się we dwójkę zebrali, to zawsze było dobrze. No i przyjechali na miejsce, to tam było z domu, było widać, bo to ja nie wiem, jak na drugą stronę tej Wisły to. Patrzą na ten dąb, ale Edek mówi, ty co to za dąb, mówi, to gówno nie drzewo, mówi, dawaj tu większego, tego z boku weźmiemy. Tam takie ze trzy suche stały. No ale to wielkie drzewo było takie, no całkiem wielkie. Jebitnie. No. Edek dawaj się długo nie zastanawiając, on tam kątem oka patrzył na te trzciny niedaleko, które były od jeziora, bo jego tam już te węgorze ciągnęły. On tu jest, słuchaj. Piłę spalinową, a miał taki poważny zestaw. Montuję tą piłę spalinową i dawaj to drzewo tnie. I nagle Lutek krzyczy tam, czy tam mój tato, już nie wiadomo. Edek, stój, Edek, nie ma, nie tnij, stój, ale Edek, już było za późno. Ściął. Drzewo zaczyna skrzypieć, lecieć. No i słuchajcie, trzech dorosłych facetów nie przyuważyło jednego elementu istotnego w tej historii. Drzewo poleciało na linię wysokiego napięcia. Upierdzieliło, słuchaj, to drzewo, te druty porwało w cholerę wszystkie. Tam był strzał, dym, ogień. Człowieku, to drzewo to do połowy, zanim spadło na ziemię, to się spaliło od tego prądu. Edek długo się nie znawiając mówi, dawaj rybiata, on tak zawsze mówił. Zjeżdżamy stąd. Czyli uciekamy. Tak, dawaj na ten ciągnik, mówi, ekipa jest do ciągnika, na wóz. Nie ma, wyjazd. No i słuchajcie, Edek jest w ogóle mistrzem świata. Zjechał na bazę tym wozem, rozdysponował to towarzystwo, co ma robić, a on, słuchaj, ściągnął marynarkę, piłę gdzieś tam szybko rzucił do świń, żeby nie było widać, i położył się normalnie do łóżka, ładnie, nóżki równo, no, rączki równo i wiesz, grzywką na bok i śpi normalnie pod kołdrą. Mija 20 minut, może 30 minut, przyjeżdża, dwa samochody przyjeżdżają, Żuk stary, ja pamiętam jak dziś, taki pomarańczowy, energetyka. A oni to na wsi, to wiesz. Wszyscy się znają. I nagle mówi, wchodzi ten... Kierownik. Kierownik, Edek, gdzie jest Edek? Edek śpi. Co to się wyrabiało tu, Edek? Edek wstał, mówi, ty zobacz. Bo tam tliło się, ten, no, ten dym leciał, nie? To drzewa porwane. Mówi, ty zobacz, mówi, złodzieje, mówi, patrz mi, na polu moim własnym drzewo kradną. Ty i druty wam porwali, mówi jeszcze. To ta ekipa energetyków patrzy się na to i mówi, idiota. A kierownik mówi, Edek, skończ tym p***a.
pierdolić. No Edek mówi, to ja zapraszam tutaj kierowniku do chlewka. Była jedna świnka dla kierownika, druga świnka dla ekipy, samochody spakowane. Było po problemie. Tak w tamtych czasach Edek załatwiał tematy problemowe. Rozwiązali. Rozwiązał szybko temat. Linia wysokiego napięcia pizła. Edek nie widział, ty znowu miałem zacząć. Czy tak Edek... na ryby pojechał później? Czy się, no przejął, czy się przejął bardzo? Nie, jak czym się przejął tam? Wiadomo, że zaraz był na rybach.